Jesteśmy w województwie dolnośląskim, miasto Milicz, a jeszcze dokładniej w pięknym zabytkowym parku, który zobaczysz później wraz ze znajdującym się tu pałacem. A na początek ruiny zamku i w międzyczasie troszkę historii o nim. Milicki zamek to budowla w stylu gotyckim, usytuowana na lewym brzegu Baryczy, pomiędzy rzeką a kanałem Młynówka. Ściany nośne i zewnętrzne liczyły sobie ponad 150 cm grubości. Zamek otaczały mury kształtem zbliżone do owalu o średnicy od 40 do 55 metrów, z wjazdem od strony wschodniej oraz fosa. Po południowej stronie dziedzińca znajdowała się wykonana z cegły trójkondygnacyjna wieża mieszkalna. Zamek strzegł ważnej strategicznie przeprawy przez rzekę Barycz. Był siedzibą książęcego starosty oraz stanowił rezydencję księcia, gdy przebywał on w Miliczu. Później stał się siedzibą właścicieli tzw. Wolnego Państwa Stanowego w latach 1494-1590, Kurzbachów, a w latach 1592-1797 Malcanów. Zamek był niszczony przez najeżdżających Milicz husytów w 1432 roku. W skrócie husytyzm to ruch religijny i polityczny zapoczątkowany działalnością kaznodziejską praskiego teologa Jana Husa. Początkowo husytyzm miał znaczenie jedynie religijne i był próbą zwrócenia uwagi na potrzebę reformy kościoła rzymskokatolickiego w Europie. Ludzie przy władzy, czując zagrożenie, pozbyli się Jana Husa, paląc go na stosie. I po jego śmierci husytyzm przybrał formę ruchu politycznego, stał się powodem rewolty w Czechach, a następnie wojen husyckich. Wracając do zamku, był niszczony też przez pożary. W 1536 i 1797 roku. Po pierwszym pożarze ówczesny właściciel zamku Zygmunt Kurzbach przebudowuje go w stylu renesansowym. Renesansowe elementy zamku, jak nadproża okienne, blendy, czyli ślepe okna będące motywem zdobniczym, czy kolebkowe sklepienia, są jeszcze widoczne po dziś dzień. Po pożarze w 1797 roku ówcześni właściciele zamku, Malcanowie, przenieśli się do nowo wybudowanego pałacu, do którego zaraz przejdziemy, a zamek przeznaczyli na przędzalnię bawełny oraz farbiarnię sukna. W części budynku funkcjonował też teatr. Niestety od połowy XIX wieku zamek popadł w coraz większą ruinę. Teraz przenosimy się do parku krajobrazowego w stylu angielskim, założonego pod koniec XVIII wieku. Występuje w nim około 80 gatunków drzew i krzewów, wraz z okazami takimi jak dąb o obwodzie 694 cm. Możliwe, że to ten okaz. Niestety miary ze sobą nie miałem. Jego powierzchnia osiągała nawet 50 hektarów, a Młynówka zasilała okoliczne stawy. Występuje również tutaj Koziorog Dębosz.
Gatunek chrząszcza z rodziny kuskowatych. Należy do największych środkowoeuropejskich koziorogów. Dorosłe osobniki mają długość do 5 cm. Gatunek ten występował pierwotnie na terenie całej Europy. Obecnie wytępiony i rzadki, w Polsce objęty ochroną gatunkową. Ja niestety go nie spotkałem. Na koniec klasycystyczny pałac. Obecnie w pałacu znajduje się technikum leśne. Niestety nikt nie wpuścił mnie do środka, dlatego powoli kończę, ale powiem jeszcze tak. Zapraszam do Milicza. Naprawdę warto odwiedzić to miejsce, nawet jeśli drzwi do pałacu będą zamknięte.